Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Medycyna Zintegrowana i dzisiaj porozmawiamy sobie na taki fajny temat, jakim jest mogła mózgowa. Inaczej nazywana nie... brain fog. Co? Medycyna integracyjna. No tak powiedziałem. Powie zintegrowana. zintegrowana? Zintegrowana to może być <noise> płyta główna. <noise> Co to właściwie jest? Więc jest to... Raczej określenie odnoszące się do zbioru różnych dysfunkcji naszego układu nerwowego, przede wszystkim dotyczące jakby samego mózgu, czyli takich problemów jak zaburzenia pamięci, naszych zdolności poznawczych, zdolności kognitywnych, pojawiająca się dezorientacja, różne trudności z koncentracją, z zapamiętywaniem, albo takie ciągłe rozdrażnienie. I warto tutaj podkreślić to, że samo w sobie ten brain fog, czyli ta mgła mózgowa, nie jest schorzeniem, czyli nie znajdziemy jej nigdzie sklasyfikowanej jako choroba, ale jest to zbiór różnych problemów, różnych objawów, który może się u różnych osób pojawiać. I kiedy pierwszy raz spotkałem się z tym określeniem mgły mózgowej, jeszcze na początku jako brain fog, bo można powiedzieć, że, że to określenie w polskim języku jest od bardzo, bardzo niedawna i nie jest specjalnie rozpowszechnione. No to miałem wrażenie, że to jest coś wyciągniętego żywcem z jakichś filmów o zombie albo z jakiejś innej totalnej fantastyki. Ale kiedy przyjrzałem się swojej codziennej pracy różnym osobom, które znam, no to zauważyłem, że jednak ten zbiór dotyczy całkiem sporej ilości osób. Ok, więc prawdopodobnie znasz jakieś osoby, które mogą się z takimi problemami borykać. Może ty odczuwasz na sobie czasami takie spadki formy, czy może już trwa to jakiś czas? No i fajnie byłoby odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd to się właściwie bierze. Dlatego, że jeśli znajdujemy jakąś przyczynę, to dużo, dużo łatwiej jest nam. Z takiego dołka się powiedzmy wygrzebać, czyli dużo łatwiej jest taki problem leczyć. I tutaj niestety nie mam dobrej wiadomości, bo nie ma jednej przyczyny takiego problemu. Tak jak mówiłem, jest to raczej zbiór objawów, więc on u różnych osób może mieć różną przyczynę. To, co jednak najczęściej obserwują zarówno naukowcy, jak i praktycy, którzy zajmują się leczeniem osób, których ten brain fog dotyka. To są często takie nakładające się na siebie czynniki, które każdy z osobna, ale i, powiedzmy, i razem osłabiają nasz układ nerwowy i odpornościowy. Czyli mogą to być na przykład zaburzenia jakościowe i ilościowe snu. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że ilość snu to nie jest dokładnie to samo co jego jakość. Możemy spać bardzo długo, ale tak naprawdę bardzo słabo, bo wiele razy w ciągu jednej nocy możemy się budzić, może coś nam ten sen zakłócać przez to mimo tego, że śpimy 8-9 godzin, rano możemy czuć się totalnie niewyspani i bez energii. Inną przyczyną może być nadmiar stresu, i to tutaj, zarówno takiego mentalnego, jak i fizycznego, czyli to może być dużo jakichś stresujących sytuacji, czy to w rodzinie, w jakimś najbliższym otoczeniu, czy w pracy, ale z punktu widzenia neurobiologii, stresem jest też stres fizyczny, czyli jeśli pracujemy albo trenujemy bardzo ciężko. I na to nakładają nam się innego rodzaju stresory, no to wtedy nasz organizm będzie sobie znacznie słabiej z tym radził i też może się to do, do tego problemu dokładać. Jakby jeszcze innego rodzaju problemem może być to, co jemy, czyli też spożywanie pokarmów, na które mamy nietolerancję albo jakiś rodzaj nadwrażliwości. Na pewno, jeśli masz jakieś problemy pokarmowe, to czujesz, że po niektórych rzeczach powiedzmy masz troszkę mniej energii, albo pojawiają się wzdęcia, może jakieś odbijanie takiej treści pokarmowej, no to też będzie to znaczyło, że jest w twojej diecie coś nie do końca dobrze przemyślane i pewnie trzeba się będzie tym zająć. Taką czwartą częstą rzeczą są zaburzenia hormonalne, i tutaj też mogą one przybrać różną postać. Takie najczęstsze i takie powiedzmy najbardziej widoczne, to jest na przykład obniżenie się poziomu estrogenu, i tutaj mówimy głównie o paniach w okresie menopauzy. Właśnie bardzo często odczuwają tego rodzaju problemy, o których mówiliśmy wcześniej. Albo też nieprawidłowe działanie tarczycy, w momencie kiedy mamy jej nadczynność albo niedoczynność. To też pojawiają się właśnie zaburzenia koncentracji, dezorientacja czy problemy z pamięcią. Może to być skutek uboczny działania niektórych leków. I tutaj, akurat, lista tych leków może być dosyć długa. Dlatego, jeśli bierzesz jakiekolwiek leki i jednocześnie wiesz, że coś jest nie do końca w porządku w tym temacie mgły mózgowej u ciebie. Albo Twoich bliskich, to tutaj najlepiej by było, gdybyś skonsultował to ze swoim lekarzem, zapytał o możliwe skutki uboczne leków, które przyjmujesz, dlatego że po pierwsze, samemu nie warto jest z jakichkolwiek leków rezygnować. Ja też nigdy nikomu bym nie sugerował, że powinien z jakichś leków zrezygnować, czy też samemu zamieniać je na inne, nawet gdyby to było możliwe. Ale bardzo często może być taka sytuacja, że od kilku różnych lekarzy dostajesz różne leki i one mogą wchodzić ze sobą w niekorzystne interakcje, albo też jakiś jeden lek, który bierzesz, może w swoich skutkach ubocznych mieć takie działanie, które będzie właśnie ten Twój układ odpornościowy i nerwowy osłabiać. Dlatego w takich sytuacjach, jeśli Czujesz się źle, to powinieneś to ze swoim lekarzem omówić i najprawdopodobniej wymienić ten lek na inny, który nie będzie u ciebie powodować takich problemów. Oczywiście brain fog też bardzo często idzie w parze z takimi schorzeniami towarzyszącymi, jak na przykład zespół przewlekłego zmęczenia, tak samo w depresji klinicznej, przy chorobie Alzheimera, a także przy anemii czy cukrzycy. Więc jak naprawdę wygląda ten brain fog? Jak, jak to się odczuwa? Więc, żeby to troszeczkę lepiej zobrazować, to możesz sobie wyobrazić taką sytuację. Może nie musisz jej sobie też specjalnie o niej myśleć, bo być może to odczuwasz, że masz problemy z koncentracją i z pamięcią. Czyli siadasz sobie w pracy, otwierasz komputer, chcesz zabrać się. Za swoje dzisiejsze zadania, ale co chwilę gubisz wątek, nie wiesz co chwilę, co miałeś na myśli przed chwilą, musisz się do czegoś wrócić. Sprawdzasz maila, po jego sprawdzeniu tak naprawdę nie wiesz, co robiłeś przed chwilą. Zajmuje ci sporo czasu, żeby wrócić na te właściwe tory, i wszystko wydaje się być na dobrej drodze do momentu, kiedy. Ktoś przechodzi koło Twojego biurka, wystarczy, że zagadnie cię na dowolny temat i znowu cała Twoja koncentracja pryska. I znowu musisz za to wszystko zabierać się od nowa. Może też wystąpić takie spowolnione myślenie: czyli jeśli próbujesz sobie coś przeliczyć, zaplanować coś na najbliższe dni. I wiesz, że jeszcze niedawno zajmowało ci to naprawdę bardzo mało czasu, to było niemalże oczywiste, intuicyjne, a teraz e, musisz jakby zebrać myśli do tego, żeby, żeby z powrotem zrobić takie proste rzeczy. No to znowu będzie to objaw takiej e, mgły mózgowej. A mamy tutaj też e, różnego rodzaju problemy z pamięcią e, i zmniejszoną uważność. Czyli być może w trakcie rozmowy z kimś. E, trudno jest Ci przypomnieć sobie jakieś fakty, które miały niedawno miejsce. może czasami gubisz wątek w trakcie rozmowy, w momencie, kiedy ktoś go zmieni na, na jakieś inny czasami może zaczynasz mówić jakieś zdanie i zanim ono się skończy, to już nie do końca wiesz, co miałeś na myśli wcześniej. I przy w takich rzeczach, jak widzisz, to określenie tej mgły mózgowej nabiera takiego troszeczkę szerszego, szerszego kontekstu, bo normalnie wydawałoby się, że jest proste i prawdopodobnie wcześniej było. Nagle staje się trudniejsze i zaczynasz się w tym gubić dosłownie jak w takiej mgle. W takim razie, co możesz z tym zrobić? Jeśli odczuwasz to ty albo ktoś z Twoich bliskich, to. Tutaj niestety, tak jak mówiłem, nie ma jednej tylko rady, co można z tym zrobić, żeby tą sytuację poprawić, ale jeśli odczuwasz lukę w, którejś, w którymś ze swoich nawyków, o których zaraz powiemy, no to będziesz po prostu wiedział, nad czym tutaj możesz pracować. Dlatego, że bardzo dużo. Ten problem ma wspólnego z Twoją regeneracją, można powiedzieć, z Twoją też zadaniowością i z takimi Twoimi dobrymi nawykami. I może to być na przykład odpowiedni sen. To też jest bardzo szeroki temat, o którym na pewno sobie jeszcze kiedyś troszkę więcej powiemy, ale takie najprostsze zasady dotyczące zdrowego snu i takich dobrych nawyków i dobrej jego higieny to jest chociażby to, żeby na kilka godzin przed snem, tak najlepiej dwie, trzy godziny odstawić już źródła niebieskiego światła, czyli na przykład telefon komórkowy, laptop, tablet czy jakiekolwiek inne ekrany. Zadbaj o to, żeby miejsce, w którym śpisz, było dobrze zaciemnione, bez żadnych źródeł światła, żeby było przewietrzone przed snem, żeby temperatura nie była też tam zbyt wysoka i najlepiej, gdyby było w nim cicho. Dobrym nawykiem też będzie to, żebyś chodził spać i budził się właściwie zawsze o tej samej porze. I wiem, że to jest coś, co w obecnych czasach jest bardzo trudne, dlatego że Lubimy odsypiać w weekendy, w tygodniu z kolei staramy się wstawać w miarę wcześniej, bo być może musimy wstawać do pracy, więc to jest coś, co powinno u nas wyglądać dokładnie cały czas tak samo, dlatego że dla naszego mózgu nie istnieje pojęcie weekendu. Kolejną rzeczą, którą możemy dla siebie zrobić w tym temacie, jest zmiana diety. I tutaj takimi najprostszymi rzeczami, jakie możemy zrobić, jest. Urozmaicenie naszej diety o produkty pełnowartościowe i jednoczesne ograniczenie produktów, które wywołują u nas nietolerancje pokarmowe. Więc, jeśli już czujesz, że po którychś produktach czujesz się źle, że pojawiają się wzdęcia, że spada u ciebie energia i motywacja, no to jednocześnie jest to taka podpowiedź od Twojego organizmu że powiniene się wymienić na zdrowsze produkty, więc jeśli masz już troszeczkę wiedzy w tym temacie, to oczywiście, możesz, możesz samodzielnie przy tej diecie manipulować, jeśli jednak dla Ciebie jest to zupełnie czarna magia, to fajnie by było, gdybyś z takim tematem zwrócił się do dietetyka. O tym, jak można sobie powiedzmy, samodzielnie taką dietę komponować, Zakładając, że nie jesteś jakoś chorobowo obciążony, też możemy porozmawiać w innym odcinku. Następnym takim czynnikiem powinno być uzupełnienie niedoborów w diecie. I tutaj trzeba po prostu zrobić badania krwi, z których będziemy wiedzieli, czy któryś z tych składników jest niedoborowy. Można też posługiwać się na przykład niektórymi testami kinezjologicznymi. Jednak w pierwszej kolejności zadbałbym o to, żeby przynajmniej dwa razy do roku takie badania krwi zrobić. I tutaj dla naszego mózgu takimi najbardziej niedoborowymi, może powiedzmy takimi składnikami, które mogą nas w ten brain fog wprowadzać, jeśli jest ich za mało, to jest witamina B12 oraz nieprawidłowy stosunek. Kwasów tłuszczowych omega 3 do omega 6. Bo teraz nasza dieta jest bardzo bogata w te kwasy omega 6, z kolei bardzo mało mamy źródeł omega 3. Kolejnym czynnikiem jest codzienna aktywność fizyczna. Najlepiej na świeżym powietrzu. Fajnie by było, gdybyśmy mogli codziennie, chociaż trochę czasu na to poświęcić. I to też nie musi być od razu sport wyczynowy. To może być chociażby dołożenie sobie troszkę więcej takiego ruchu, jak chociażby spacer. Może powinniśmy wysiąść z autobusu czy tramwaju za dwa przystanki wcześniej, chociaż troszeczkę się przejść. Więc tutaj mówi się o tych przynajmniej 10 tysiącach kroków dziennie. Jeśli z kolei bierzesz dużą ilość leków. To o tym już mówiliśmy, żeby skonsultował to ze swoim lekarzem, i być może część z nich, które mogą wywoływać takie niekorzystne efekty, może udałoby się zamienić na inne. No i takim chyba ostatnim bardzo ważnym czynnikiem jest dobrze prowadzona terapia. I to jest też coś, w czym może pomóc Ci dobry fizjoterapeuta. Ma akurat w naszym gabinecie. W naszym gabinecie posługujemy się kinezjologią stosowaną, dzięki niej badamy naszą zadaniowość, czyli ilość informacji, jakie potrafi naraz przetwarzać nasz układ nerwowy, i dzięki temu sprawdzamy też, które czynniki ją poprawiają, więc. Tutaj, jeśli leczenie jest, właściwie takie wspomaganie leczenia, jest skierowane w odpowiednie struktury naszego ciała, czy w nasze narządy wewnętrzne, czy w nasze jakieś stare urazy, które co prawda się wygoiły, ale nasz układ nerwowy nadal o nich pamięta, no to są to rzeczy, które bardzo fajnie nam tą zadaniowość podbijają, czyli jednocześnie poprawiają naszą regenerację i. Bardzo mocno poprawiają właśnie te czynniki, o których mówiliśmy, czyli na przykład koncentrację, naszą zadaniowość czy, czy naszą pamięć. To już wszystko z tego, co przygotowałem dla Ciebie w dzisiejszym podcaście. Mam nadzieję, że te rady pomogą Ci poprawić zarówno pamięć, jak i właśnie zdolności poznawcze. Będziesz się dzięki nim lepiej wysypiać. Pamiętaj też, że Wprowadzanie takich nowych nawyków, a właściwie zamiana tych niedobrych, niekorzystnych dla nas nawyków na nowe, to też jest pewien proces. Więc jeśli czujesz się kiepsko, wiesz, że twoja dieta pozostawia bardzo dużo do życzenia, mało się ruszasz, czujesz, że w twoim życiu jest bardzo dużo stresu, no to też byłoby rozsądne, żebyś wprowadzał różne zmiany stopniowo. Taką metodą małych kroków, dlatego że zazwyczaj robienie w życiu jakiejś wielkiej rewolucji kończy się po prostu tym, że motywacji wystarcza ci na 2-3 dni przy dosyć dużej ilości szczęścia na tydzień, a później wszystko wraca do punktu wyjścia. Ale nie przejmuj się, wystarczy, że zmienisz przynajmniej jedną z tych rzeczy, a, a zobaczysz, że po bardzo krótkim czasie będziesz czuł się już lepiej, wzrośnie Twoja motywacja. Przekonasz się o tym, że będziesz miał więcej zasobów do tego, żeby radzić sobie z pozostałymi rzeczami, i tu już taką powiedzmy metodą tej kuli śnieżnej, te zmiany będą się same napędzać i za jakiś czas poczujesz się znacznie, znacznie lepiej. Także na dzisiaj to już wszystko i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!